wśród tych zmian i tego, co właśnie było innego przy pracy nad 11. edycją Top Model, jest też to, że Katarzyna Sokołowska oczekiwała radosnego momentu w swoim życiu, czyli właśnie porodu dziecka. Czy to jakoś wpłynęło też na obecność Kasi na planie, albo jakiś harmonogram, bo pamiętam, że jak Asia na przykład oczekiwała na poród córeczki, to mówiła mi, że miała specjalne prośby, czasami robiła przerwy, no wiadomo, jak to jest, życie samo. Słuchaj, tutaj to będzie pytanie do Kasi albo do reszty jurorów, bo oni spędzają ze sobą najwięcej czasu. Ja, że tak powiem, jestem odizolowany od składu jurorskiego, w dużej nie to, że odizolowany, bo nie możemy przebywać ze sobą, tylko no ja jestem cały czas na planie, więc ja się z nimi nie widuję. W momencie, kiedy kręcimy studio, jestem na backstage'u, jest. Oni są... No i, tak. Ale rozmawiacie. Z Asią głównie, z Kasią. Na początku robiliśmy, Kasia jak gdyby no miała wszystko zaplanowane, więc ta jej nieobecność na planie jest praktycznie nieodczuwalna. Z mojej perspektywy Kaśka znosiła tą ciążę rewelacyjnie dobrze. Poród też był ekspresowy, powrót ekspresowy. Przepięknie więc... dzisiaj wygląda, jesteśmy zaskoczeni i radośni, że jest z nami. I to ona podobno urodziła dziecko. Znaczy nic nie będę mówić, no urodziła. Ale wygląda jakby nie urodziła, no. Znaczy wygląda przepięknie, kwitnąco, jest pełna sił. Już strasznie szybko wróciła do formy. No Kaśka jest też bardzo zorganizowaną osobą i to nie to, że ktoś nie jest, bo też wiemy, że porody różnie przybywają. Są kobiety, które przez 4 miesiące muszą leżeć w łóżku, zanim urodzą i to jest nie od nich zależne. No, akurat Kasia miała to szczęście, że się ułożyło wszystko tak, że była do ostatniego momentu z nami na planie. Sekunda dosłownie przerwy. No już mamy młodego pana Sokołowskiego na świecie. Także super, no pod tym względem to się bardzo udało. No Asi też nie było z nami na Fashion Weeku, bo zaraz była po porodzie, jak u Kasi. Chyba wszystko jest w porządku, raczej nie będzie dłużej nieobecna. Tej nieobecności. Ja w tej pierwszej sprawie liczyłem na twój głos rozsądku, więc liczę na niego jeszcze raz. Okay. Bo bardzo zestaw pytań. To już ostatnie, ale też kilka zostawiam sobie na następny raz. Oczywiście i niestety, kolejna dyskusja w sieci o tym, że macierzyństwo może być późne. Dla niektórych ludzi to jest, wyobraź sobie, zaskoczenie i mówili, że to może w ogóle, jak taka sytuacja może mieć miejsce, to jest jakieś takie ryzyko dla mamy, dla dziecka. No i w ogóle pytanie do ciebie, co ty o tym sądzisz, czy sobie myślisz, jejku, co jest nie tak z Polakami? Wiesz co, nie sądzę, że coś jest nie tak z Polakami, sądzę, że takie dyskusje są na całym świecie. Natomiast wydaje mi się, że jak opadną te chłodne emocje, żeby powiedzieć, co myślę, bo jestem najmądrzejszy w danym momencie. Muszę, bo się uduszę. I muszę, bo się uduszę. Tak sobie pomyślimy o tym, jeśli jesteśmy przyszłym rodzicem, który chce mieć to dziecko. Czasami nas nie stać na dziecko, to wiem, to też jest bardzo kontrowersyjne, ale czasami nas nie stać. Czasami nie mamy z kim mieć tego dziecka, czasami nie jesteśmy w stanie zajść w ciążę. Czasami tracimy dzieci, bo są różne sytuacje. To jeśli bardzo chcesz, to chyba wiek nie powinien być limitem. A teraz to z jednej strony takiej bardzo ludzkiej, więc zamiast się cieszyć, że ktoś jest szczęśliwy i w końcu się doczekał, albo zdecydował późno, nie ma wcześniej czy późno, kiedy się zdecydował, to się zdecydował. Ale jak będę złośliwy teraz, to do wszystkich, którzy w Polsce mamy większość katolicką, cieszcie się, że baranek przyszedł na świat. To by było po katolicku. To ja przetłumaczę, nie po katolicku, ale życzmy ludziom dobrze. Patrzmy też na pozytywne aspekty, bo to chyba zdrowsze jest po prostu. Tak mi się wydaje. No po drugie, co to jest za późno, co to jest za wcześnie. No, życie jest bardzo różne, pisze nam różne scenariusze. Przestańmy mówić innym, jak mają żyć. Nie wiemy, dlaczego ktoś rodzi wcześniej, albo ktoś rodzi późno, albo ktoś w ogóle się nie decyduje na dziecko. I przestańmy w to ingerować. No po prostu jest, jak jest. Ingerujmy tam, gdzie się dzieje źle, jak kradną, krzywdzą, maltretują dzieciaki, żony, mężów. Tam ingerujmy, drodzy Państwo. A naprawdę, jak ktoś jest szczęśliwy, to odpuśćmy sobie.